war. War never changes. Hej, 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 ludziska. W następnym odcinku zagramy w Fallout New Vegas. Więc tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, tak też się dzieje. Jesteśmy tam, gdzie mieliśmy być. Porozmawiamy z tym Rickiem. Medycyna. Dobra, trzeba podnieść się. Medycyna, medycyna. Aż weźmy ten się. Zdanie. Mhm. 75 punktów. Co szczerze, chyba więcej nie chcę. No, trochę. Przykrywanie, składanie, handel, bębio, jakieś cichy. Czasem to tylko. Gryje duchowe, węgrzyczne, wypowręcz. O ty, jajo wężono. Medycyna. 15. Cholera, zapomniałem do tego zrobić. No to się załatwiłem. A, to tak. Rzućmy okiem może na to. Nie, to się tam. Większego bunkra cofnijmy się na chwilę. Pozwoliłem najwyraźniej wziąć takiej jednej rzeczy. Wiecie, wszystko zrzuciłem, zostawiłem tylko pancerz wspomagany razem z hełmem. Naprawiłem ten, to zoomowanie się takie wielkie przy broniach bez celownika. Bez lunety. Ja pokażę może od razu. Widzicie? Teraz ja normalnie. Trochę amunicji wziąłem do tego Thompsona. I wziąłem tylko wielkokalibrowy karabin. A skoro już tu wejdziemy, to wezmę od razu ten, trochę tych steampaków. Muszę jeszcze wam powiedzieć, że mi kolega trochę amunicji chciało, coś się chyba zbugowało jak... Wow, czemu się coś patrzę? Wybrałem sobie, aby... Ty już tu? Wybrałem sobie ten... Woda by się przydała. Tego nie wziąłem, jak na razie zapomniałem. Dobra. Mięso tam sobie znajdziemy, to będzie problem. Tylko steampack. Steampack. Ja czekam mi się. Weźmy wszystko. Wow! Co się widziałeś? Co ci jest? Tu nic nie ma. Żarcie nie będzie problemów, bo zdarza, że pójdziemy, jak już będziemy na miejscu, zapolujemy na cokolwiek i będzie żarcie, także dobrze, tak. Tu nie będzie problemu z tym. Jedynie trochę z wodą może być, dlatego weźmiemy. No i ten adeptek jest dość nudny, ale nie jest taki zły. Tam dobrze jest miejsce, tylko pamiętam retorykę rozwinięta maksymalnie. Dobra, zobaczmy inne. Opancerzony. Naprawa. Weźmiemy tego. Broń wypisza, punkty akcji, zmienność. Retoreczka, broń palna. No jaka różnica ten, nie? No, na ogień przetrwanie i składanie się. Pytaczek. No weźmy też. Gdzie to jest? Czapki? Akcesoria? Brązowa czapka. Czapka. Okulary.
percepcji podnoszące. Retoryka naprawa. Medycyna. Metatryka. You think you can destroy the elements of harmony just like that? Well, you're wrong, because the spirits of the elements of harmony are right here. I tu ciężko, to raczej już wątpię. Medycyny mi to nie podnosi, no niestety. Musielibyśmy zobaczyć za... tylko gdzie? Jakimiś magazynami, bo książkami. Chirurga wewnętrzna, czy warsztatowska, coś takiego. Więc tak. Nie, i tak, to było dobrze. Skoczmy po znanych mi sklepach. Na przykład... Tam musi być tam ten kierunek. Do Gutrun skoczmy. Najpierw. Wiecie, dobku. Zobaczmy, może on coś będzie miał. Wiecie, nigdy nie wiadomo co nic. Ale już widzę, będzie miał. Czyś takiego sensownego. No bro, ładuj się. Tak dawno tu nie byłem, no ale nie przy to zajmę. Coś mi w całym życiu. Jakaś przerośnięta jaściorka. Zawołam się. Godsprings. Elo, elo, 350, panie Janie. Czas, wstawaj. Jak na to wpadłeś, geniuszu? Mod. Pajstą, pistolet, stronnikiem, taśma bokserska, toporek do rzucania opata, wygląd, plecaczki, panczy skórzany, kapelusik, takie tam pytałaszki, chemia, magazyn, handlarz, to nie, pile błyskawiczne, H2, woda, żarcie, chemia, alkohol. Różny. Skrzynka z amunicją. Amunicja. I to wszystko, więcej nie ma, kurde. Wiecie, to trzeba postawić, prawda? Zobaczmy tutaj. Tu byliśmy. No tu przystanę gdzie? Siły ogólne. To za bardzo nic nie było. Przyczółek. Tutaj sprawdźmy. Coś tam mieli. No właśnie, tam byli też jeszcze ci. Mam nadzieję, że coś znajdziemy. Nie byłoby źle na pewno. Tego jestem pewien. Zobaczcie, teraz dużo lepiej działa. Udało mi się przekazy ten widok naprawić. Z tą ciemniejszą nocą. Tam pogrzebałem trochę w tych niektórych ustawieniach.
Zobaczcie, jaka różnica. Skoro niektóre tam jakoś dziwnie tak się nosi, to światło rozjaśni dziwnie, no ale... Fakt faktem działa, prawda? Ale to klatki zżera. Sierżan. Tu chyba tylko plać, bo nie można. Jakby nie coś do żarcia wypić. Ale zobaczmy. Tamtego gościa drugiego nam dzina prawie, to nie jestem pewien, czy on nie sprzedawał nic. Tak się zastanawiam. New face in the outpost. Take. No to już patrzę już. Tylko pokazuj. Uzbrojeni detonator. Granat ogonkowy. Medex. Na woda. Padmi. Kupmy. Różne. Proszę cię. Amicja sportowa. Nic nie robi, nie ma. Okej. Na razie. Sprawdzę, czy nie mam jej gdzieś i co to jest. Ammo, wedding machine. A? Fajnie, grosi coś aż. Nie może się skoszujesz. Nie, na szczęście nie. O, amunicję wydaje. Wydaje, sprzedaje właściwie, nie wydaje, no ale... 9 mm, z tego aktualnie korzystam. Nie kosztuje. Odłącznie 4. Wdrążonym czubkiem 12, wow. Alien Power Module. Granaty, gwoździe. Granaty, gwoździe. Chyba wszystkie te. Chyba wszystkie możliwe, jakie ma. Tej grze są aktualnie z tym zmunami, chociaż to wyciąga. Ciekawe, że dopiero teraz to zważyłem. Szybko, co nie? Jak to mówią, lepiej później niż wcale. Trochę żenujące jest to, że w takiej ilości haniebne klatek mam tylko. Jeszcze jak się nie nagrywa, to jeszcze wiecie, ujdzie tłoku, no ale jak już nagrywam, to już jest trochę tragicznie. Może tutaj coś, cokolwiek? Major. Been doing a lot of good work. Pien. More than you already have. Dupa, tylko naprawić może. Chyba że. Stary. Ej. Been doing a lot of good. Wiem, czy mówię przed chwilą. Wszystko 6000, tak? Dobra, nie będzie. Kitam. Raz nie zawsze można sobie pofolgować. Tylko trzeba je to sobie podkuć. Te miliony stracone. Moment. Oni tam prawda mieli tylko broń, ale zobaczymy. Tutaj gdzieś... O, jest Silver Rush. Nie wiem, czy nie zniknęli, albo nie wiem, czy mnie zabić na dzień dobry. Pokazuj. Uzbrojenie. Pistolet, miotacz ognia pistoletowy, o tak. Pistoletowy miotacz ognia. Maser RWC. O, te puste możemy wziąć sobie. No, ogniwa.
Skrzynka. Termin dużej pewności do plazmowego. Aha. Magazynka. Plazmowego obrońcy. Wow. Amunicja. Dupa, więc nie ma się. Dobra, to masz zero kapsli i bić. Naprawdę się zastanawiam, gdzie tu można? Tak, sobie jest tutaj niepicony. Tam coś było, czy nic nie było? A co tam? Zaszpanujmy i zobaczmy. Pojarny katar. Na coś jeszcze bierze. Co za mędy się spędzają? Nie te. Aha, przy... nie, nie, zapomniałem, że włączyłem tam. Nie, tutaj. To ucha tutaj. O, to było to. Tak. Mam nadzieję, że nie przyszło tego drogu. Nie, w porządku. Mogło być lepiej, jeśli nic nie przybliżać, no ale dobra. Powiedzmy sobie szczerze, że lepiej niż było. Pisek masz nawet tak lepszy. 7. Co z tym? Nie, klasowne. No jednak, a to ich się fery powiem. Co tam? Co będę mu zabraniał? Co nie? A ja nie podnoszę, bo... Wiecie. Tutaj są wszyscy wyróżnięci, więc... Trochę ciężko się handlować. Gdzieś był taki punkt handlowy. Nowak. Tam było to. Złomowisko z gipsem. Tam chyba najprędzej coś znaleźć ciekawego. Są przeciwnicy coś. No widzicie bliska, no nie chcę. Leż. Nie będę. Przeładujmy. Tutaj mieliśmy iść do staruszki Gibson. Tomb of the Haunted Shoulder? Zobaczmy, to nie fajne, co to jest. Nieznanego żołnierza, coś. Pamiętam ci ten... ten obelisk. Tak strzelam. To może to być. O cholera. Ale się Freddy wpier... Ale się bawi, stary. Dopiero tam pokonsały. Trochę mu pomogę. I co? Żyjesz, Freddy? Żyjesz. Ja się trochę depczę. Wow. Arkej, nie chcę to zrobić. Ja się ciebie zapytam tak inteligentnie. Dolina Skorpionów. No faktycznie, to pasuje do tego. Czarna góra, szopka, kryjówka, siedziba Redstone'u. Punkt handlowy. To możemy zobaczyć za chwilę, ale... Ktoś był ten. Przecież... O, tu są.
przydałoby się takie coś, jak wyszukiwarka, wiecie, w stylu, jak możemy nacisnąć na przykład Ctrl F i wykazuje okienko, że możemy czegoś poszukać. Tutaj muszę by było, nie wiem, guziczek jakiś wcisnąć i wpisać, co szukałem, by było szybciej. Pokazywałoby tą nazwę, wnioski, tylko można by przeskakiwać między nimi. So, you're back. Na handlowaniu. No, ale ja też się cieszę. Kieliszek. Szklanka papieru, sprzęgliska. Różnie. Nie wiem, o, masz tylko różne? Staruszka i różna, staruszka, różna. Staruszka, zobaczmy. Staruszka, co mam? Karty. Co do zatem nie masz, myślałem, byś miał więcej. Aha, na razie. Zobaczmy, co tam tu mam na tym zamówisku. O. Na sprzedaż. Jeśli jaka cena była normalna, możemy było dokupić tę zasadniczą. Najpierw zobaczmy, zajrzyjmy się. Nie, nic nie podnosimy, bo ja nie chcę się przeciągnąć za bardzo, znowu się bawić pół godziny, czy ile, żeby się pozbyć tego wszystkiego. Jak już się zbiera, zazbierają, to czyszczę to równo, jak leci. Wszystko niesamowite. Jakiś motocykl, co tu leży. Ale tylko ten hamulec. Myślę, że steampack. No to chyba bym zdziwiony. Co to? Ha! Opony, które mogę podnieść. No trochę się dziwię. No w sumie, jeżeli ktoś to by to, ktoś to rozbierał, to w sumie nawet mogłoby leżeć. Wiadomo. Terpentyna to nieco. Ja. Taki wiecie, apteczka taka prowizoryczna, jakby sobie rozciąć łapę przy rozbieraniu tego bardzo białego zonu. Ale nie mogę naprawdę tego przeżyć, że składanie jest mi potrzebne, aby wziąć przemalować pancerze. Czyli tego punktu pancerowego, co? So, you're back. 700 caps sounds about right. All right then. Jej, kupiłem, patrzcie. Powinien zniknąć napis. Jak zniknę. No i... Skażmy sobie to... Punkt handlowy. Nie wchodzę do niego, bo gdy się do niego wchodzi, też mamy teraz ekran ładowania. I tak co chwilę ten to mi się jeszcze nie uśmiecha. Bawić się. Ale już teraz kupiliśmy. Też dobrze. No gro. Dziękuję. Ludu zargujący miast i wsi. Zebraliśmy się tu. Welcome to the 188 Slop and Shop. How can I help you? Name's Michelle. My dad and me run this store. His name's Samuel. I take the day shift and he takes nights. We came here about a month ago when Prim went to hell on account of the prison break north of there. Found a bin to call home and set up shop. Pod mostem. There's more to the 188 than meets the eye. Troops move back and forth on 93 all the time, and 95 is how NCR folks come and go from Vegas. No shortage of customers, so long as Legion raids south of here don't get worse anyways. You do know these old roads were numbered, right? We're standing where the 95 and 93 meet. And 95 plus 93 equals 188. Not much. I hear some folks got killed down by Nelson. Or was it Novak? I don't know. Up this way, me and Dad'll go someplace else.
Jaka spokojna. Have a look. Oby cokolwiek ciekawego. Coś to podniosło by mi medycynę? Tę tetkę masz. O. Na szpryca. Nic nie waży. Chrówki braminie. Nie idzie pokaz zaspokaja, powiedzmy to szczerze. Racja D. TV Diner. Przewinę to co tam. Amunicja. Gdybym miał jeszcze dziewiątkę, to jeszcze może się skusić. No tak to. See ya. Dun, 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 dun. O, Wernika. Wiedziałem. No offense, but you look like you've traveled a long way down some bad roads. Where'd you come from? Group. Huh. Well, in that case, I take it back. You look pretty good, given the circumstances. Well, welcome then. I'm Veronica. I live in a hole in the ground. Well, a bunker, if you want to get technical. I think it sounds more interesting my way. But I'm not there much anymore. I'm usually out here picking up food and supplies for my family, whatever they need. Yeah, I'm not worried. They can handle themselves. But somebody has to get the groceries, know what I mean? And actually these days, I think they'd rather have me out here anyway. But that's a whole other story. So listen, can I ask you something on the level? Od razu, yeah? I had a run-in with this group calling themselves the Brotherhood of Steel. Pretty strange bunch. Do you know anything about them? Mają dobry pomysł? Well, that shouldn't be a problem for me. I can't afford anything like that. Hey, so where are you headed anyway? Just wherever the wind takes you, huh? I like that. Keeps things interesting. I'll be honest. You're the first person I've run across out here that looks like he can really handle himself. There are places I've never been to that'd be too dangerous for just me. What do you think? Maybe help each other out. To jest ciekawe, właśnie. Słuchajcie, jeśli zaproponowała raz podróżować będę, nie? Ale zobaczmy tutaj to. Porozmawiamy. Good. That's the look I was going for. Trust me on this one though. You'll be glad you brought me along. If I turn out to be a burden, we can part ways at any time. No hard feelings. Oh, nowhere in particular really. Just hoping to see more of the world. Looking for a fresh perspective. I want to see how different groups have adapted to survive in the Mojave. See if there's something I can learn from. Like I said, they can handle themselves. And I'm not the only one getting supplies for them. It's a big family. Aw, you really know how to make a girl feel like a stray cat. But, okay. My offer stands, if we run into each other again. Tak. Chciałem się porozumiać. Couldn't get enough of talking. Good. I hope... Aha. No dobra. Nie to nie. A ty? Kto? Hello. Podróżny do środka. I won big my first night on the strip. I kept chasing that girl. Stan to oczy. Ole, klatkowanie. 8 klatek. Nie no, bogato. Zobaczmy, może tu ktoś będzie coś miał na sprzedaż. Sensownego w sensie. Sensownego w sensie. Czy co czasem nie było? Co to jest? Pamiętam, że przy takim billboardzie ktoś był jakiś gościu chyba z gitarą. Czy już na niego się wpakowaliśmy? Nie.
Mi chuchu, nie pamiętam. Ładnie, ładnie. Bednie, strasznie. A ty ktoś, ty? Żur, petit gars. Tu veux quoi? Wow! Ah ouais, tu as acheté des choses. Qui me dit que tu vas pas plutôt m'enfoncer une machette dans le ventre pendant que je te rends la monnaie? Je ne sais pas, monsieur. Notre affiche. Tu vas ravaler ton arme. Ah, t'as des couilles au moins. Avec plaisir, petit gars. J'ai bien besoin. No dobra. Co ty masz tutaj? Uzbrojenie. Wow! Bejtbolówka, hełmut metalowy. Chemia. Lewanko. Zostawienie z lekarza, lekarza za mnie tego to nie zrobi. Przydane pieniądze. Czaszka bramina. Dwa patelnie. Trochę taka bida. No dobra, zapłaćmy. Thanks. O! Siedzę za polusku nagle. Tyle je może. Stary, dowalasz wszystko sobie sam. Dobra. Broniem. You a merc? Cause you don't look like a prospector. Hell yes, sir. Well, not officially. Not anymore. They mustered me out a year ago. Administrative discharge. Staff Sergeant, 3rd Platoon, Bravo Company. I was at the dam when the Legion hit us 3 years back. There was a shitstorm. And don't let anybody tell you different. The brass try to play it down, but most of them were back at McCarran. I didn't. My CO ordered me to flog a couple deserters, and I told him to eat shit. So they kicked me out for insubordination. Those kids didn't desert. They just got liquored up on the strip and missed roll call. I don't know what else the brass expects. Half these kids don't get more than 2 weeks of training before they ship them out here. Trochę krótko, co nie powiedzieć im. I... no. Going home didn't feel right. Not with those savages camped on the other side of the river sharpening their knives. And I still get to see my old platoon when they pass through here. Make sure the new CO is treating them right, and sneak them extra ammo. Anyway, I was always complaining about the standard issue gear. The new kids don't even get body armor, can you believe that? So I hooked up with a couple other vets, bribed a gunrunner. Now we're supplying grunts, mercs, and anybody else on our side. We don't make much, but at least we're saving lives. Drugie pytanie. Vegas is bleeding us dry. We're tossing caps at 100 different problems, while Caesar bides his time and lets us wear ourselves out. This war is gonna bankrupt the NCR, unless we finish off the Legion fast and dirty. We shouldn't be perched up at the dam. We ought to be crossing the... sticking a boot up Caesar's ass. No i koniec końców zaczęliśmy do tego. No problem. No to jak nie ma problemu, to pokażę coś. Inwestator, nawet 2. Wrażenie 13. 3, 5, 7... O! Ile? 1000?! What the? Sorry, ale trochę zdziwiony jestem. 1000 DPS-u, ja pierdnicze. 762 skrzynka. Dobra, weźmiemy sobie. 762 łuska weźmiemy. Biorę to tamtemu po prostu. Arkane'owi. 308, 10...
Bardzo plejący. Pocisk. Uwa, 1000 kasy ci zapłacić. Znaczy nie wiem nic, żeby ci przydać. Nie. Ty jesteś, ty jesteś. Jak już mówiłem prędzej, tego nie mogę obiecać. Amunicja. 300 sztuk. Dobra, na razie będzie dobrze. Powiem, tu na dole był dzieciak jakiś, pamiętam, można było mi pogadać, jakieś przypowiednie dawał. Jakkolwiek to ludzie by nie brzmiało. O, Weronikę, tam, dobra. Te same bawy tutaj. Zauważyliście? Nie? Co to najemnik robi, się pytam. Kogo najemnik? Tu gdzieś... O, jest tutaj. No właściwie... A nie, jest, obrócili. Podróżnik. Aleksander, ochrona dwojmistrzy. Is there some reason I should be talking to you? Like you have a clue what that even means. The gunrunners have been putting rapid fire death dealing in the hands of anyone who needed to defend himself for over a century. We're the NCR's number one supplier of weapons and ammunition. You might call us an unofficial branch of the army. I'm a salesman. I swing through McCarran and the dam once a week or so to take orders. Lately, I spend most of my time in this piss heap. Ever since the 15 shut down, all caravans come through here, right to me. I check the stock and direct deliveries onward to meet orders. Sure, it stinks to hang out here, but it won't be forever. Plus, I can afford a monthly bender on the strip and still build up my nest egg. Hmm. Not much to tell. Loaded up with weapons and a whole mess of well-armed guards to make sure it ends up where it's supposed to. One nifty bit, though. The gun cases are rigged to explode, so trying to loot one of our caravans doesn't do much good. And that's how the NCR stays equipped. The only thing we don't bring in is energy weapons. We used to, but every caravan carrying them was getting ambushed and wiped out by someone sophisticated enough to know which was which. We think it was the Brotherhood of Steel. Those crazies always go hard for energy weapons. But the NCR would rather pretend they killed all of them. Najpierw może weźmy to. Bye. Quick save. Still making a nuisance? You like it any better? Serio. Still making a nuisance of your... Am I selling? Yeah. Am I selling to you? No. Sorry to... Trochę 40, o, wystarczająco. You might be onto something. I'd like to hang on to any weapons mods I run across. Take a look. Ale jednak, co? Zbrojenie, dobra. Pistolet 22. Big Boy Repeater. DPS. Całkiem. Ale co na fajne. Beretta. Szogun Karawany. Mauser. To skąd mam C35, a C36, lat, nie pamiętam, jak się nazywa dokładnie. Sweden Wesson. Strzelba. Różne. Strzynka z amunicją 5.56, 5. Trzeba modyfikacji różne. Amunicja. O, sporo amunicji, przyznaję. No i tyle. Damy do strzygającego. Dobra. There's usually a gun merchant hack. Dobra. Na razie. Teraz tym podlemy brzącem. A mieliśmy się w tym odcinku pojawić w godzinie indziej, prawda? Byłoby cukro. Levituje. Hi, mister. I hope you're doing fine today.
I don't have a mama or papa anymore. I see them sometimes when I take off my medicine, but they can't stay. I'm pretty used to being on my own. Oh, I don't sell things, mister. I sell thoughts. I can take off my medicine and do some thinking. People say it's real interesting. I don't know, because I never hear it. Some people say that it's a gift. Other people say it's the kind of thinking anyone could do if they watched more than they talked. I don't know which is true. I see a lot. I think a lot. There's a lot to hear through the 188, too. That maybe accounts for the thinking. Moment, moment. Te ludziska. Widzicie, co to ma na głowie? Widziałem chyba taki item chyba albo w Falloutie 1, albo 2. Coś takiego widziałem. Było trochę nawiązanie do dwójki, ale... Nie, jestem pewien, że coś takiego widziałem. This thing on my head is headache medicine. It works real good, except I can't think when it's on. Really think, I mean. Thinking hurts you too? Huh? I wish I could let you have the one on my head, but I can't. It hurts real bad when I don't wear it. Great! What do you want me to think about? I can think about you, here, or everywhere. What do you want? Pomyśl o mnie. Tak. Okay. Let me take off my medicine. Your face does the thinking. Two to the skull, yet one gets up. Odds are against you, but they're just numbers after the 2-1. You're playing the hand you've been dealt, but you don't let it rest. You shuffle and stack, and a gamble. A gamble that may pay off, but how? Forecast? Rapidly changing conditions. A lot of thinking. Most of it in your face. It's almost shouting at me. Sorry if I said anything weird. Mogłaby być jakaś animacja, albo cokolwiek ze znikają ten. No dobra. Oh, I don't know anything, mister. I just think it. And then, I don't. Sure, I could do some more thinking. What should I do my thinking about this time? I tym razem? Wszędzie. Let me take off my medicine. Przez te kaski, bear over the dam, at each other's throats. But a light from Vegas? Balls spinning on the wheel. More than two at the table. Placing bets. All lose in different ways. A dam of corpses. Towns of corpses. Scattered across the sand. But whose? In what shares? Even the dealer doesn't know. Forecast, a rain of blood will flood the desert and not purify it. Blah. Thinking about everywhere always makes me feel a little sick. Sure, I could do some more thinking. Dobra, Szanta. O tym miejscu. I need to take off Tim. Local, local. The here and now. Little of interest. Things to buy. False hopes and regrets watered down. Washed down in dirty glasses. With regret comes a girl. Smiling sad. Brown robe. Name Veronica. Half here. Wraps her and her heart up like a pack. In the pack. A key, some say. Forecast. Cloudy with a chance of friendship. Ouch. Thinking small only hurts a little, but it's a sharp pain. Właśnie. Sorry, sir. All that thinking has made my head hurt. I don't think I'll be doing... No dobra. Pogadaliśmy zawsze coś. Więc tak, tutaj nic nie znaleźliśmy, co byśmy chcieli. Więc trzeba by było zdobyć trochę więcej doświadczenia. Ma dużo, bo niedawno był takiego poziom piliśmy, prawda? Do medycyny. Słuchajcie, jakieś książki nie będę dostać. Chyba, że... No kara, szybki... Powisko... Kryta 34 jaskinia... Zachodnia szkampolnia, huta... Kryta...
farma. Dobra, ten strzelanie tego nie będę mieli. Klinika medyczna, może tutaj. A właśnie, przecież tym krótkim wśród doktorka mógł sprawdzić, czy nie ma czegoś. Teraz tak mi olśniło trochę późno, bo późno, ale jednak. Nie wiem. To się zobaczę, to jest za chwilę niżej. Czy w tym odcinku, to nie wiem. Ale kiedyś na pewno. Ochroniarz. Hello. You're back. I... o właśnie. Very... No, dawno nie połączone to. Więc... dobra. Mamy coś tutaj? Voice modulator. Barrier i speech. Instaluj. I to będzie? 156. Przyda mi się zapisać do medycyny. Invent kinetic. Weźmiemy to. Instaluj. 300 kapsli. MP. AMP generation. Instaluj. Klatę coś możemy budować. Czy instaluj ci też? Coś jeszcze? Średnio. Nogi coś możemy użyć. Instaluj. Tu może coś? Nie. Dobra. 780 kapsli. Dobra, pobaw się. Ode mnie trochę. Kurde, czego ty tam używasz? No, jakby szwy przycinała. You're back. Kupić implant, tak. All right. You're healthy enough to handle another one. No właśnie, zobaczmy. Siła, percepcja, charyzma, inteligencja, zwinność, szczęście, umiejętność i generacji. Szczęście. Umiejętność regeneracji, pomyśl. Zwinność. Wyższa inteligencja. Nowa inteligencja. For 4000 caps, I can install a logic coprocessor. Dobra. Have a seat in the... Kitam. Trzeba zainwestować w siebie, ludziska. Trochę zgłonęliśmy po tym zabiegu. Ale jak wiadomo, w siebie trzeba inwestować. You're back. Alright. O, to dobrze. Charyzma, zwinność. Do widzenia na chwilę. Ile w ogóle mamy kasy? 5000 kaps, nie okej. Status. Nie, to specjal tu było. Percepcja, wytrzymałość mam podniesioną. Charyzma. I zwinność mi można by było podnieść. Tak, to ta 10 wyskoczyła. Zwinność może podniesiemy. Było 9 na 10 wyskoczyło, bo siłę. Siłę chyba weźmiemy. I can implant the hypertrophy accelerator for 4000 caps. It will boost your adrenal glands and quickly increase your muscle mass. Have a... Kurde, drogo. No ale w sumie na takie rzeczy to może nie jest aż tak drogo. Bo my teraz trochę to zbieraliśmy. No dobra. A właśnie, czekaj. You're back. Powiedzmy, na sprzedaż. Co? Że mam
Jego przyjaciół to będzie tajemniczy dawano jako że uczniowie apokalipsy? Ciekawe. Chemia. Steampaki. To możemy kupić. Super steampaki. Nic nie ważą. Ale dosyć drogie. Nie, nie to mówię kasy. Naprawy, spotkanie z ludźmi. Retoryka. O, tak. Znalazłem. Jej. Chemia. Różne. Moskop. Steamjack. Moment. Power Armor mod? Steamjack. Chyba teraz o to się biega. Tak teraz myślę. No dobra. O, jesteśmy bogaci. Na razie. Optimizing system enhancements. O! Jej! Pamiętacie, mieliśmy takie kilka tych, nie? To można by było nawet je założyć zasadniczo. Też pamiętam na tym odcinku. Albo nie wiadomo kiedy. Załóżmy kleteczek też. No nie, jest tylko. Taktyczne też. Strój to. Plus 5 daje mi. Plus tamten źle bit. Może być. Ej, przepraszam, blisko. Kopsnijmy się do tego. Baka. No, szybko co nie? Mieliśmy na początku odcinka mieć, a mamy na koniec odcinka. Z tego wychodzi. Tak się zastanawiam, czy nie zabić jeszcze, nie wiem, może w tym odcinku na razie się tam przeniesiemy. A i na razie byśmy przerwali na razie Fallouta, abym zaczął kręcić już powoli Fallouta 2, bo mnie cholernie korci, żeby dwójkę nagrywać. Potem będę przeplatał, jak będzie mi się chciało, bo jednym o drugim. Na razie mi się tego Half-Life'a nie chce chwilowo grać, więc nie będę siła przecież zmuszał się, żeby grać w Half-Life'a, prawda? Jakoś chwilowo, no po prostu nie mam jakiejś ochoty. Half-Life'a samego sobie lubię, jakby nie bardziej, ale nie jakoś po prostu. Jak już powiedziałem, nie mam za bardzo ochoty. Dobra. Medycyna mi brakuje. Ale moment, musimy coś zjeść. Odespać się. Chemia. Książka. No to zjedz. Że tak powiemy. Zjedzmy książkę, tak. To było mądre, no ale. Patrzcie się na wrota. Cholera. Trzeba zrobić trochę inaczej. Co jest? Aha. Gdzie to najbliżej? Gdzieś, gdzie można się przespać? Farma. Nie, to myślę, że coś tu było jednak. Tak mi się wydaje. Trochę późny ten Freddy. Smacznego. Przywódca. Kapkę weźmiemy. Chiński miecz oficerski. Korci, ale nie. No nie mogę. Nie Freddy, nie chcę to rozmawiać. Torba kasa. To zaraz podniosę. Ktoś mi kryjąc. Kitam. Tak, wiedziałem, że tam będą spać. Prześpijmy się chwilę. I szybko skoczmy do tego.
broni? Tak, teraz tylko zjeść coś i wypić. Demki? Albo jeszcze nie. Skoczmy najpierw do tego. Nie, szybciej nie sposób biec. Jest, nie jest daleko, ale wiecie, jednak szybciej trochę. Niż biec. Zjedz mi teraz szybko coś. Coś tutaj, nie wiem, takiego ciekawszego żarcie. Tutaj trzymać, tu nie. Zaraz kontrolę robimy. Witam. Otrzymałem wodę. No i spoko. O, 55 skinka. O, ja pierniczek, dużo. No w szoku jestem, no wiecie, tyle się zbierało w końcu, nie? Posuń się, Freddy, kurde ty. Mendo społeczne. Myślisz co, stanie się niewidziany, to myślisz, że ja cię ubierzę? Jakiego pana. Dobra, szybki zapis został wykonany, więc tak. Strój lekarski załóżmy na siebie i zjedzmy, zostawimy, właśnie obstajmy. Współczesna medycyna. System shutting down. Yeah, what's it this time? Medycyna 65, właśnie. Nie zostanie wrogość i nadpobudliwość, ale jak dawno jest złożony od psycho. Hey, 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 fuck you! I didn't say nothing about using psycho! Ale psycho ma się dużo na czarną godzinę. Jeśli na szoku skończą ci się zapasy, bycie na godzie nie jest przyjemne. Zresztą handel. I travel light on purpose, okay? But if the price is right, I'll tell Jed I'm carrying less, so you can carry more. You got a deal. You're lucky, trust me. No dobra. 100 funtów, kurwa. God damn it! I didn't say nothing about using psycho. But just talking hypno-theoretically here. Got any suggestions? Why'd you bring it up then? When the withdrawal hits and I feel like killing something. Dobra. Widzę, że się pił boja i komisjon krypty. O tak. Nice job, Eagle Eye. Of course I got a pit boy and a vault suit. Yeah. Na chwilę wyjdziemy i założymy szybko. Power armor. Yeah, what's it this time? Initializing. Co? Teraz to jeszcze mogę było. Yeah, what's it this time? Ciekawe, no dobra. Where the fuck you think? Vault 22. That's where I grew up. No właśnie, tego zostawiałem tu tak długo, aby mieć ciekawe teksty. Moglibyśmy tam spokojnie prędzej iść, nie? Z naszym doświadczeniem. Oh, you've been to Vault 22, huh? I may have been exaggerating a little. Truth is, I got this suit and the pit boy off a dead prospector who came out from Zion. Guy was dead when I found him, okay? Had a ton of shit on him. That's how I know there's good loot in Zion, see? No właśnie. Sorry. The shit I do with it is so far over your head, be wasting my time to put it in words you could understand. Basically, it makes me badass. More badass, I mean. It's totally mind-blowing shit. It ain't just some bracelet. Know what I mean? Jed says it's got maps and shit like that. So that's how I'm gonna guide this caravan where it needs to go. Not that I didn't know all that already. Właśnie. Huh? Of course I noticed. First thing I noticed about you. Me? I'm so used to wearing mine, it's just normal. Don't think you're someone special just because you got one. No, kicisko, tego użyjemy bardziej.
Tego nie działa, ekran jest zablokowany i brakuje przycisku ponownego uruchomienia. Bullshit! Ain't nothing wrong with my pit boy. Pit boy. I mean pit boy. Look, this is a sweet gig for me. Don't go fucking it up. What are you after anyways? Fine. Just keep it to yourself, all right? Don't be such a fucking jerk about it. You want to know what I do, bud? Anything I fucking want. I'm one of a kind. I've been places, see? And done things. Mm-hmm. Lots of them. Tak. And when it's time to kill shit up, hell yeah, I'm a fucking storm of death. Something or someone make the mistake of crossing Ricky, I'll fucking dead-eye him, her, or it. In fact, that's my nickname. Dead-eye Ricky. That's my name. Martwe oko, co? Skąd masz to przezwisko? Spójrzmy na ci znajomy stoi. How you think? I shoot things in the eye. That's how good I am. Zwójce to było. Zobaczcie. Yeah, I'm that good. Why, once I got jumped by 3 death jaws. Except, actually, it was 4 of them. Imagine that. Dobre, nie? But I didn't panic. Because I never panic. What I did was become a storm of death. Shot every one of them monsters pop in the eye. Przetrwanie daje się szczęki śmierci, co? A może aż jej szpony śmierci? No, you heard me right. Death jaws. They're like death claws, but bigger teeth. Or there was the time one of them Steel Brotherhood assholes made the mistake of messing with me. Last mistake he ever made. No dobra, niech to będzie. What's it sound like I'm saying? If I was saying what you said I was saying, then yeah, I said it. I was walking along, minding my own, and up pops one of them brotherhoods. He yells, hand over that laser rifle, asshole. So I hand it over, just to make him think I'm scared. But really I'm not. I never am. Before he knows what hit him, I draw my 11mm machine gun, and bam, bam, right through the eye slit in his helmet. DOA. Więc to wybrać. Jedno z dwóch. Co za bzdura, hełm pancerza wspomagają na serii. Te jest kuloodporny. Szkoda, pistolet maszyna 11mm nie istnieje. Do niej wejdzie. Then I guess this dumb fucker's armor must have been D-series or something. All I know is he died up real dead when I killed him, okay? Well, I grew up near Dayglow out west, so yeah. I grew a third nut that glows in the dark. Okay. Nie chcę tego wiedzieć. Ani słyszeć. System shutting down. Dobra, zobaczcie jak mi. Kurde, 148. Power armor initializing. Are you here to join me a while? I bet you are. But we only got... Optimizing system enhancements. Tu jesteś, poznawajmy szybko. What's up? Właśnie. No to, dawaj się teraz. Are you here to jump? I bet you are, but you... You ain't never been to Zion, have you? A big pack of... Ojeju. Serio? Ile mamy? 148? No dalej, wskrycie. 100 funt. Chcę zejść z tymi 50. Więc... Może... Daj 10 wygląd. No ten co? Masz jeden. Ten. Różne. Zostaje naprawcze. A to musiałem praktycznie wszystkie wyrzucić. Jak cokolwiek innego.
amunicja. Nie no, tylko jak najbardziej odpowiednie. No to ciężkie są. Moment, co waży 100 aż? To waży 50. No. To nie są jakieś takie ciężkie rzeczy, powiem sobie szczerze. Power Assist, składanie się. Plus to. Łódźwik plus 75. Temu. I taki trochę ważę. Ale tylko trochę. Szukam czegoś ciężkiego. Ale no... coś za bardzo nie mogę znaleźć. Różne? To spatrzyłem przed chwilą. Pół. Kurde no. Żebym musiał... nie wiem, wyrzucam rzeczotkę. 25. Nie wiem, czy tu się da nawet dołożyć. Posuń się. Tak. Chemia różne. To 50. Okej. 109. Jeszcze coś. Oj. Tak za bardzo już nic nie mam. Super ciężkiego. Kilka taśma klejąca. Kilka mogę ją rzucić. Zacznijmy po kolei może to. 20, 13, 12. Torbo lekarskie. No kurde mol. I 1, 3, 4. Bez hałmu musimy mieć na go. No możemy nie mieć nic, no ale... wiecie, wolę być może jak najbardziej przygotowany. Cholera jasna. Amunicji. Tej amunicji musiałem tutaj walić. 65. 5 sztuk. Okej. Dobra. Powiem już dobrze, bo tu już jesteśmy trochę... Are you here to join me a while? Dobra. Are you now? You know we ain't coming back this way for a good long while now, right? And you know about the weight limit. I don't want no whining about old Mr. Masterson. I left my one of a kind plasma cannon back at base. Can we go back for a minute? You sure you're ready now? Ale to był dosyć świetny tekst. Well, all right then. Let's get moving. We got a long road ahead of us. Ale zarobiliśmy na tym. Freddy. Lol. Tu nie powinien nikogo robić, dlatego tak jest. We're following a slow going. So you might as well keep your ears open. Zapowiem, że to trochę trwa. Będzie to chyba nie dłuższe. Folks in the NCR started to hear about a community in northern Utah called New Canaan. Didn't know much about them, except that they were religious folks, sent out missionaries to talk to the tribes. We've seen our share of cults, but the New Canaanites, they were honest traders. Good fighters, too. Raiders wouldn't tangle with them. But then, the Legion appeared in Arizona. I reckon you know all about them. Turns out Caesar's first war chief, the Malpais legate, was a New Canaanite, Joshua Graham. Legend goes that Graham was the meanest, toughest son of a bitch in the whole damn legion. The New Canaanites would... Nie no, serio. ...wouldn't talk about him. They were ashamed. Guess I can't blame them. Well, at Hoover Dam, the Malpais legate finally met his match. Hanlon and Oliver kicked his New Canaanite butt right back over the river. Caesar had to make an example for the others, to show them that even at the highest level, failure
wouldn't be tolerated. He had Graham covered in pitch, lit on fire, and thrown into the Grand Canyon. People say he didn't even scream on the way down. Not long after, some of the slaves and tribal started to talk. Said Graham wasn't dead. Shouldn't have been any surprise. All this talk bothered Caesar. So he forbade anyone from speaking his name. Wanted to erase Joshua Graham from history. He got his wish. Joshua Graham disappeared. And in his place came legends of the burned man walking the wastes. Probably just a tribal ghost story. But New Canaan's been silent for a long time. Maybe it's a coincidence. Maybe the Malpace Legate is dead. Or maybe Joshua Graham did crawl out of that canyon and finally found his way back home. No, w końcu. Kurczę, nie mam półtorej godziny, będzie. Nie, jeszcze tak nie przesadzajmy. Dobra, tutaj robimy save. I bliska żegnamy się. Więc już od razu do mojego, to co zwykle, moją śpiewkę starą. Dziękujemy oczywiście za obejrzenie i zapraszamy na kolejne części. Trzymajcie się.